Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie Koło Fortuny. Aż ściślej rzecz ujmując, grecka wersja teleturnieju Koło Fortuny, właściwie grecka historia. Historia greckiej wersji teleturnieju Koło Fortuny, którą postanowiłem zrobić z okazji 30-lecia tego teleturnieju właśnie w tym kraju, ponieważ dokładnie 1 stycznia roku 1990 ten teleturniej wystartował na antenie stacji Antena. ANT1, no i właśnie w nowy rok bieżącego roku minęło od tego momentu 30 lat. I teraz tak, na początek tak wyglądały logotypy poszczególnych wersji teleturnieju Koło Fortuny w Grecji. Tak to wyglądało w latach 90-95, 97-98 i od roku 2015, jak możecie zauważyć. No i lecimy dalej. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o emisję? Teleturniej Koło Fortuny był emitowany na trzech różnych stacjach telewizyjnych w Grecji. Pierwsza stacja, która emitowała Koło Fortuny, to była stacja Antena, czy jak to woli ANT1. I emitowała go od 1 stycznia roku 1990 do 1995. Ciekawostką jest fakt, że teleturniej Koło Fortuny w Grecji wystartował 1 stycznia 90 roku, a telewizja, na której był emitowany, czyli Antena, czy jak to woli, ANT1, wystartowała dzień wcześniej, czyli 31 grudnia roku 1989. No fajnie, co? W każdym razie na stacji, na antenie ANT1 Koło Fortuny spędziło 5 lat, po czym zostało skasowane. Teleturniej w latach 1997-98 wskrzesiła już nieistniejąca telewizja Mega. Jak widzicie, to nie był sukces po latach emisji. Po czym Koło Fortuny zniknęło z Grecji na 17 lat i w roku 2015 został ten teleturniej wskrzeszony przez telewizję Star Channel i jest emitowany do dzisiaj. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o historię emisji. Teraz kolejny aspekt, czyli prowadzący. Koło Fortuny w Grecji miało chyba 6 prowadzących, z tego co teraz mi się wydaje. Pierwszy z nich to ten pan Georgios Polychroniu, chyba tak to się czyta. W każdym razie prowadził ten turniej w latach 1990-92. Jego następcą był Pavlos Haikalis, który prowadził Koło Fortuny w latach 1992-1994. Jego następcą i zarazem ostatnim gospodarzem na antenie ANT1 był Danis Katranidis. Tutaj mamy lata 1994-95. Potem na antenie stacji Mega już prowadził Giannis Koutrakis. To były lata 97-98, czyli cały ten bieg na antenie Megi. No a od roku 2015 na antenie Star Channel program prowadzi Petros Polychronidis. A możecie zauważyć, co ten pan. Jeśli chodzi o hostessy, było ich 6. No właśnie, 6. Prowadzących było 5, hostess było 6. Tu mi się pokrzaniło trochę, za ten błąd przepraszam. W każdym razie, pierwszą hostessą w roku 1990 była Stella Manola. W roku 91 zastąpiła ją niejaka Krista, która odsłaniała litery w greckim Koło Fortuny już do końca wersji ANT1. Na antenie stacji Mega litery odsłaniała Nikki Carsona. No a na antenie Star Channel pierwszą odsłaniającą litery była Julia Nowa w latach 2015-18. W kolejnym sezonie 2018-19 litery odsłaniała Josifina Tsuganaki. Chyba tak to się czyta. Natomiast od jesieni 2019 roku litery odsłania Valia Hatsiteodvru. Hatsiteodvru. Chyba tak. To się czyta. No, starałem się w każdym razie. Kolejny aspekt. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o hostessy odwracające litery. A kolejnym aspektem jest liczba odcinków, gdyż na różnej stacji ten turniej osiągał różną liczbę odcinków. Na antenie stacji ANT1 wyemitowano ich ponad 1000, na antenie stacji Mega 180 około, natomiast
Obecnie działająca wersja na antenie Star Channel ma już ponad 900 odcinków. No i ta liczba się ciągle zmienia, ponieważ to ciągle są emitowane nowe, no i ta liczba ciągle rośnie. No i jeszcze jeden taki mały aspekt na koniec, czyli tablica. Tak wyglądała tablica na antenie ANT1, tak to wyglądało na antenie stacji Mega, a tak wygląda obecnie na antenie Star Channel. Trzy różne tablice. Z czego te były oceniane ręcznie, a te to już ocenia, jak widzicie, komputer. To jest ta nowoczesna. Dobrze. W każdym razie tak wygląda historia teleturnieju Koło Fortuny w Grecji. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!